Nasza spółdzielnia powstała 1 lipca 1990 roku. Jesteśmy typowo zakładem serowarskim. Produkujemy sery żółte twarde, 9 rodzajów sera oraz nadwyżek tłuszczu masło, zarówno ekstra, jak i tradycyjne. Jesteśmy spółdzielnią najmniejszą w województwie podlaskim. Produkujemy wyroby w sposób tradycyjny, zarówno sery, jak i masło. Nasze wyroby, nasze sery Gouda i Podlaski są umieszczone na liście wyrobów tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa. Produkujemy 9 gatunków sera, jak Filipek, który jest opatentowany, jak ser salami, ser Gouda, ser Rospuda, ser Filipowski, ser Podlaski, ser Morski oraz ser bardzo znany Gouda w parafinie. Obecnie nasi członkowie, rolnicy, którzy do nas przekazują mleko, mają możliwość kupowania na bezgotówkę zarówno wyrobów spożywczych, jak i pasz dla bydła. To jest bardzo dobrze odbierane przez naszych członków. W tym roku kupiliśmy samochód z wózkiem mleka, oczywiście z pomocą środków unijnych. O pojemności 9000 litrów mleka, dwunapędowy. Samo to, że płacąc podatki do urzędu gminy, od środków transportowych, od powierzchni i zatrudniając pracowników, stwarzamy pomoc dla lokalnego środowiska. Nasze wyroby są w sklepach zarówno w miejscowości naszej, w Filipowie, jak i przy zakładowym sklepie, jak i są w powiecie.